Anno, twoje samopoczucie? Niczego sobie. Fioletowa bluzka. Odsuń się! To moja sukienka. Dobry wieczór Państwu. Wspaniała, wybitna aktorka młodego pokolenia Agata Buzek jest dzisiaj gościem Instytutu Teatralnego. Dobry wieczór Państwu. Jest w towarzystwie Heli. Tak, Helena się zawsze dołącza do braw, także proszę się nie denerwować. Jak się klaszcze, to ona szczeka. Ja zacznę od takiego właśnie... To świetnie, bo chcę zacząć od pytania z kategorii mody. Okej. Okay. Czy zdarza się pani nosić krawat? Nie. No to nie. Natomiast wiem, że dostała pani szczególny krawat 30 września ubiegłego roku w Akademii Teatralnej, którą pani kończyła. Mariusz Benoit wręczył pani właśnie krawat, którego pani nie nosi. Krawat ten został Mariuszowi Benoit wręczony 35 lat temu przez Tadeusza Łomnickiego. Wcześniej ten krawat miał nosić, miał dostać ten krawat od Stefana Jaracza, tenże Łomnicki. Zabawa z krawatem polega na tym, że Stefan Jaracz przekazał go najzdolniejszemu aktorowi w kolejnym pokoleniu. Dostał go Łomnicki, potem dostał go Benoit i teraz Benoit zdecydował się przekazać go pani. Ma pani ten krawat i proszę powiedzieć, jak się pani, nie nosi go pani, ale jak się pani z tym krawatem czuje? Mam ten krawat i mam na dodatek wszystkie certyfikaty pisemne przekazywania tego krawatu z rąk do rąk, jak również zobowiązanie, że za około 20 albo 30 lat ja również przekażę ten krawat dalej. Szczerze mówiąc, poczułam na początku bardzo dużą odpowiedzialność za to, że teraz zostaje mi przekazany ten krawat, ale potem zdjęłam z siebie to odium, że muszę być jakoś bardzo odpowiedzialna za to, co teraz dalej zrobię, skoro już ten krawat dostałam. Bardzo się z niego cieszę. Myślę, że to są takie gesty, taka nagroda, która też pokazuje
że niektóre na przykład nie takie łatwe wybory warto było podejmować. Rozumiem. A myśli pani o tym dziedzictwie, o tych poprzednikach w jakiś sposób dotyka panią? Czy Łomnicki, czy Jarasz? To jest przecież jakaś historia teatru nieprawdopodobna właściwie. No nie, nie wiem, czy pani widziała Łomnickiego, pewnie też pani nie widziała, tylko na taśmie filmowej, ale w jakiś sposób... Ale na taśmie filmowej też ja. Widać. Zgadza się. Obejrzeliśmy fragment na wejście, obejrzeliśmy fragment jednej z pierwszych pani ról. Była to rola w teatrze telewizji, adaptacja powieści jeszcze wtedy nie noblistki Olgi Tokarczuk, w reżyserii Marii Zmarskoczanowicz, gdzie grała pani właśnie tytułową Ernę Elsner, medium, młodą dziewczynę, która wkracza w życie. Jest oczywiście... wybrałem ten fragment nie tylko dlatego, że jest jednym z pierwszych pani ról, ale też w jakiś sposób pokazywał, jak pani była przez wiele lat, chcę powiedzieć, że do dzisiaj, ale obsadzana. Pani nieraz żartowała z tego, że pani warunki predestynowały panią do pewnych ról. W cudzysłowie, to jest taka szuflada z napisem dziwna. Pani sama często żartowała, w jednym z wywiadów pani powiedziała tak, jak jest obsadzana. Chora, pobita, zgwałcona, umarła. Nie, to była taka moja pierwsza szufladka, ale z tej szufladki już wyszłam. Już jakiś czas temu. Już nie jestem chora, zgwałcona, pobita. Teraz już jestem raczej UFO. Nawet dowiedziałam się od kogoś ostatnio, że Krzysztof Zanussi tak o mnie mówi, UFO. Także wszystko się zgadza. Mówiła pani, że zawsze z jakiegoś powodu nie pasuje, ale jak rozumiem, że jest następna szuflada i czeka pani na następną. Ale to są oczywiście żarty. Natomiast czy aktorka zaczynająca karierę, czy też już, tak jak pani dzisiaj na przykład, mająca z sobą 20 lat pracy w zawodzie, czy aktorka może się w jakiś sposób zbuntować przeciwko temu, że jest tak postrzegana przez tych, którzy ją obsadzają, no, przez reżyserów, przez twórców. Co może zrobić aktor, jeżeli ma ambicje? Bywa tak, że aktor jest na przegranej pozycji, bo może tylko brać to, co się mu proponuje, a jeśli proponuje mu się rzeczywiście w kółko to samo, co nie tylko o to chodzi, że jest się zamkniętym w szufladce i gra się w kółko te same role, czyli nie ma się możliwości poszaleć, ale to też daje oczywiście mniejsze pole do rozwoju, do próbowania nowych rzeczy. I rzeczywiście może być trudne w momencie, kiedy się jest bardzo zależnym. To znaczy, no jednak często jest tak, że aktor jest, że tak powiem, na końcu łańcuszka pokarmowego, no bo tyle osób się musi dogadać wcześniej, że chce robić ten projekt, ten film, ten spektakl, a dopiero na końcu proponują aktorowi konkretną rolę, a nie na przykład scenariusz i wybierz sobie, którą rolę byś chciała zagrać. Więc myślę, że to bywa trudne, ale myślę, że można się temu nie poddawać. To znaczy jednak nawet w proponowanych rolach można starać się odchodzić od tego, co się robiło do tej pory, czy jednak szukać innych kolorów. No a poza tym zawsze są te możliwości trudne, ale możliwości takiego przebicia się z, nie wiem, no na przykład zrobieniem monodramu, powiedzmy, wybraniem sobie naprawdę tekstu reżysera, zrobieniem czegoś nawet bardzo offowo, ale tak naprawdę swojego, żeby móc zrobić coś innego i też to pokazać. Offów w pani karierze było dużo i o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Natomiast monodramu pani chyba nigdy nie dotknęła, prawda? Nie, monodramu nigdy nie dotknęłam. Jest to temat, który od czasu do czasu pojawia się w moich myślach, nie planach. Mam nawet jeden pomysł, z którym żyję już pewnie ze 3 lata. Może kiedyś go zrealizuję. Na razie wydaje mi się, że za dobrze mi z ludźmi, za bardzo mi są potrzebni ludzie. Nie mam w sobie,
nie mam w sobie chyba wystarczającego pędu, wystarczającego pragnienia, żeby to zrealizować. Na razie, tak? Na razie. Mówię tylko dzisiaj, na przykład jutro się mogę obudzić i nagle zapragnę zrobić monodram. I wróćmy do momentu debiutu, znaczy zacznijmy od debiutu na scenie. Pani pierwszą rolą w teatrze instytucjonalnym była Mela. Teraz Mela czy Hesia? Mela, to była Mela w Moralności. Tak, to była Mela, tak, to była Mela. W przedstawieniu Tomasza Zygadły trafia pani po studiach do zespołu Teatru Ateneum i wedle mojej wiedzy dostała pani w tym czasie dwie propozycje. Jedną od Jerzego Grzegorzewskiego z Teatru Narodowego, który wtedy po, to było kilka lat po inauguracji teatru, ten teatr po pożarze, ten teatr stawiał na nogi, tworzył swój ambitny artystyczny repertuar, a z drugiej strony dostaje pani propozycję od zasłużonego aktora Gustawa Holoubka w Teatrze Ateneum, ale ten Teatr Ateneum już wtedy na mapie teatralnej Warszawy no, był taką, nie cieszył się najlepszą opinią jako miejsce inspirujące artystycznie, o tak to bym ujął. I proszę powiedzieć, dlaczego pani wybrała Ateneum, a nie Narodowy? Przede wszystkim ja wtedy z tego, co widziałam, nie widziałam być może dużo, ale z tego, co widziałam, to nie byłam jakąś wielką fanką teatru Jerzego Grzegorzewskiego. Myślę, że teraz zrozumiałabym to zupełnie inaczej i inne rzeczy bym z tego wyciągnęła i myślę, że wieloma rzeczami byłabym zafascynowana. To nie był wtedy dla mnie moment na ten poziom eksperymentu, ale powody mojej decyzji były, z tego co pamiętam, dość proste, mianowicie Gustaw Holoubek był pierwszy. I ja już z nim porozmawiałam i nie wchodziła dla mnie w grę tego rodzaju nielojalność, że już na coś się zgodziłam i z kimś się umówiłam, a teraz zmienię, bo mi się jakoś odwidziało. I w ogóle nie pamiętam tego jako jakiś wielki dylemat wtedy. Rozumiem. I zostaje pani w Teatrze Ateneum i gra pani w tej Moralności pani Dulskiej. Przypuszczam też, wspiera, nie wiem czy panią wspiera, debiutuje pani u boku Anny Seniuk, pani profesorki ze szkoły teatralnej, która nie wiem czy prowadziła pani rok, ale tak, na tak, tak. Razem z Teresą Budzisz-Krzyżanowską były opiekunkami mojego roku. Czyli ma pani, nie wiem czy przedłużenie szkoły w tej Moralności pani Dulskiej następuje, czy też na pewno był to jakiś, jak przypuszczam, dla pani komfort, ale no jest. Teraz tutaj uspokoimy. Piję. Czekam. Super. Siadę. Wracamy do Teatru Ateneum i do Moralności pani Dulskiej, do Anny Seniuk jako profesorki. Rozumiem, że to był jakiś rodzaj przedłużenia szkoły, czy też przeciwnie, miała pani szansę już... Znaczy, nie interesuje mnie ten moment, kiedy się kończy szkoła, a kiedy się ponosi odpowiedzialność za swoje czyny już na scenie. Ma pani pod okiem profesorkę, no i to jest właśnie ten moment, czyli Mela w Moralności pani Dulskiej. Nastąpiło odcięcie pępowiny od szkoły, czy w przypadku, pracując z profesor Seniuk, cały czas była pani poniekąd w szkole przy tym debiucie? Jak to... To oczywiście było pomocne i było uspokajające, że pani profesor była obok, ale to była diametralna różnica. To był jednak pierwszy występ na profesjonalnej scenie, premiera, publiczność. To nie miało nic wspólnego ze szkołą dla mnie. To był początek mojej pracy zawodowej, tak bym powiedziała, i tak to czułam. Poproszę o materiał filmowy numer 2. Jest to Zda Polska, ale nie Moralność pani Dulskiej, tylko fragment przedstawienia Marcina Wrony, Ich czworo z 2015 roku. Agata Buzek w roli panny Mani. Bardzo proszę. Dla takiego jak pan człowieka, to by kobieta duszę oddała. Tak,
Tylko trzeba mieć tę duszę, naturalnie. Ale też takie coś, co nie ma duszy, to nie zasługuje, żeby się nawet za tym obejrzeć. A ja będę szczera. Chce pan profesor? Ja strasznie nie lubię tak coś w bawełnie. Proszę mi nie brać za złe i niech pan pamięta, że nie trzeba serca ludzkiego, jak idzie do człowieka, odpychać. A zwłaszcza, że pan profesor to już jest taki człowiek, że potrzebuje mieć koło siebie ludzkie serce. Przed własną matką się pan profesor tak nie otworzy, bo zawsze to starsza pani tak wszystkiego nie zna jak ja, co to tutaj tak całe życie pana na pamięć umiała. Nie gniewa się pan, za cóż mam się gniewać? No niby, że ja szwaczka, o! Właśnie, to chyba nie ma znaczenia u takiego mądrego człowieka jak pan. Ja też strasznie dużo ciężkich chwil już w życiu przeszłam. I to przez kogo? To najgorsze, że to przez takiego głupca. Przez takiego Fedyckiego. Przez. A tak? Byłam jego kochanką. Raz, jako młódka. Ale widzi pan profesor, choć mało przez tego błazna nie umarła i całe mam życie zniszczone, to ja na nim swojej krzywdy dochodzić nie chciałam. Bo panie profesorze, tylko mądrzy rozumieją i odpowiadają za to, co zrobią złego i krzywdę nam wyrządzą. I najlepiej zapomnieć. Bo żeby się im nie wiem co mówiło, to tylko człowiek się zeszarpie sam, a taki głupiec tego nie rozumie, więc... plunąć i urządzić sobie życie nowe, ciche, spokojne. Ja tak mówię prosto, pan profesor mnie rozumie. Świat każe krzywdę mścić, na świat gwizdać. No, na przykład gdyby taki Fedycki wyrządził takiemu panu profesorowi krzywdę. Czy pan profesor może się z nim pojedynkować? No to przecież byłoby śmieszne. Ja się nie będę z nim pojedynkował, bardzo słusznie. Niech ją sobie weźmie, a pan profesor będzie miał inne życie. Jak to, żeby on ją sobie wziął? A nic, są jakieś tam śluby niby albo rozwody. Nie ma rozwodów, tylko unieważnienie małżeństwa. Ania, nie kijem go, to go pałką. Niech się pobiorą, to będzie najlepiej. Skandalu przez to nie będzie. Nawet w hrabskich domach, jak małżeństwo ma siebie dosyć, to się rozchodzi i już. A pan profesor na takim stanowisku, że musi więcej o siebie dbać, jak jaki hrabia. Trzeba mu to kazać zrobić. Przyprzeć go do muru, musi się podpisać, że jak to unieważnienie będzie, to on ją sobie weźmie. O, jakie to wszystko ciężkie. Ja tam nie wiem, jak to było. Zastał ich pan razem, czy co? A widział kto trzeci, że pan ich widział? A, to źle, a kto? Jakaś pani? Kobieta? No to się nie liczy! A zresztą jechał ich sęk. Pan profesor powinien nam msze dać, że się tak stało. No jakie pan profesor miał tu życie? Ciągłe sprzeczki, awantury, a! Ja biedna, nie chciałabym w takim piekle żyć. Teraz pan profesor z Lilusiem będzie sobie spokojnie żył. Ja się domem zajmę, będzie cicho, będzie dobrze. Ja panu profesorowi proch z przed nóg będę zmiatać. Taki mądry, taki zacny, taki święty człowiek. Rok. Panna Mania sobie świetnie poradziła w sytuacji, którą oglądaliśmy. Gabriela Zapolska, której się uparcie trzymam w tej chwili, w tej naszej rozmowie, która towarzyszyła pani przy debiucie, pojawiła się kilkanaście lat później za sprawą tych telewizyjnych przedstawień dwóch Marcina Wrony, bo to była Lokatorka, znowu w Moralności pani Dulskiej. Tak, tak, tak. I tutaj właśnie ta panna Mania, ich czworo. Sukces Marcina Wrony w tych telewizyjnych przedstawień polegał na tym, że on tę Zapolską w jakiś sposób przeprowadził do współczesności, jeśli mogę użyć takiego sformułowania. Aczkolwiek to przeprowadzenie do współczesności też przybrało pewną formę. Panna Mania nie jest postacią z epoki zapolskiej, czyli przełomu wieku XIX i XX, tylko jest, tutaj pomysł zdaje się był chyba okres międzywojenny, jeśli patrzymy na ubiór, na kostium. No i to zaciąganie sugeruje, że panna Mania przyjechała gdzieś ze wschodu. Przyjechała ze wschodu, tak. Gdzieś przybyła ze wschodu, tak. Takie były pomysły. Natomiast mnie ciekawi, pytając, rozmawiając w ogóle o Zapolski, która funkcjonuje w polskim teatrze właściwie też pewnie przez szkolne lektury, jest w jakiś sposób... No zabita, jest jakimś takim, może jest traktowana sztampowo. Ramotą. No, Wrona pokazał, że nie musi być ramotą. Natomiast mnie interesuje, że pani biorąc udział w różnych projektach, bardzo współczesny, grając współczesną literaturę, dostaje tekst, to jest nasza mała klasyka zapolska. Ale czy wtedy pani rosną skrzydła, tak jak w przypadku tych przedstawień, które obejrzeliście, czy w ogóle rosną skrzydła na hasło Zapolska, a jeżeli rosną, czy nie rosną? I drugie moje pytanie, co takiego odkrywa pani
w tym materiale, jeżeli pani oczywiście odkrywa dla siebie jako aktorki, jako kobiety? W momencie, kiedy propozycja zrobienia Za Polskiej przychodzi od Marcina Wrony i razem z nim, jak to było w tych przypadkach, to absolutnie rosną skrzydła, bo on przychodził zawsze z takim pomysłem, z takim poziomem zrozumienia tego tekstu, że było absolutnie ewidentne, że ten tekst trzeba robić. No, tu będę teraz mówić jakieś truizmy, ale właściwie trudno je ominąć. Te teksty są tak niewiarygodnie współczesne i tak się niewiele zmienia w stosunkach międzyludzkich i czy w naszych cechach narodowych, czy w tym, jak funkcjonuje małżeństwo, czy w naszej obłudzie, hipokryzji i tym podobnym, że właściwie wystarczy kilka rzeczy przełożyć, zmienić, wyposażyć w inny rekwizyt, inny kostium i to naprawdę jest o nas. Co więcej, jest to bardzo dowcipne. Jest tam bardzo dużo smaczków poukrywanych i co więcej, to daje właśnie możliwości takich, no, takich pomysłów, jakie Marcin miał. Za każdym razem, no, czy Moralność pani Dulskiej, którą zrobił i która właściwie ze sceny na scenę było widać, jak przechodzi z końca XIX wieku do współczesności pod względem i kostiumu, i zachowania ludzi, i scenografii, że w ogóle wszystko jest płynne, wszystko się zmienia, a te relacje zostają takie same. Czy tak jak tutaj jest, że właściwie trudno to konkretnie umiejscowić w czasie, że właściwie mogłoby się to dziać teraz tylko w rodzinie bardzo konserwatywnej, czy dziać się w dwudziestoleciu międzywojennym właśnie. No on miał w ogóle takie pomysły, to może się tak nie rzuca w oczy czy w uszy tutaj, ale ten monolog panny Mani to nie jest monolog, to jest dialog pomiędzy nią i panem profesorem. Że on nic nie mówi. Tylko on nic nie mówi. Marcin powiedział mi, bardzo cię proszę, naucz się i swoich kwestii, i jego kwestii i po prostu nie dasz mu dojść do słowa. W tych miejscach, gdzie on ma mieć swoje kwestie, to ty będziesz mu sugerować, że nie wolno się pojedynkować. Ja rozumiem, że nie wolno się pojedynkować i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no to by trzeba teraz jeszcze raz obejrzeć. Ja tam po prostu cały czas dialoguję ze sobą, bo on powiedział, i miałam na to 4 dni czy 5, żeby się nauczyć całego, wszystkiego, co mówi panna Mania i wszystkiego, co mówi pan profesor i potem wygłosić to właśnie w tym tempie i po prostu dialogować sama ze sobą, plus jeszcze z lekko wschodnim akcentem. Uczyła się pani specjalnie tego akcentu, czy miała pani nauczyciela, czy... Nie, nie miałam żadnego nauczyciela, w ogóle Marcin to tak rzucił jako taki pomysł, potem powiedział, że nie jest tego pewien, zobaczymy na planie. No i właściwie pierwszego dnia na planie nakręciliśmy jakąś scenę i potem ja go zapytałam, ale Marcin, to co z tym akcentem, bo nakręciliśmy tę scenę bez tego akcentu, mamy robić ten akcent czy nie? I on powiedział, wiesz co, to zrób dubel z takim akcentem. Ja tak powiedziałam, ale wiesz, ja tak nie jestem całkiem do tego przygotowana, ale to troszeczkę tak spróbuj. No ja tak po prostu spróbowałam i on powiedział, tak, to jest świetne, to właśnie o to mi chodziło. Tak leciutko, tak trochę. No i ja potem musiałam to jakoś tak na bieżąco kontynuować, ale to jest ta fantastyczna przyjemność i pewien luz, który mogę mieć, kiedy pracuję z takimi reżyserami, to znaczy wiem, że jest ktoś po drugiej stronie kamery czy za rampą na fotelu, kto nad tym panuje, kto widzi, jak to wygląda, kto mi powie, co trzeba zmienić ewentualnie. Tak było z Marcinem. Nieżyjącym już niestety. Niestety. Młodym twórcą. Wróćmy do Teatru Ateneum, w którym... Będąc na etacie, zagrała pani tutaj w jeszcze jednym przedstawieniu, czyli w Libertynie historii Denisa Diderot i pisania hasła do encyklopedii. No, takiej komedyjce, którą napisał Eric Emmanuel Schmidt, reżyserował to Wojciech Adamczyk. Grała pani jedną z kobiet, które przeszkadzają Diderot, granym przez Leonarda Pietraszaka. I powstaje to przedstawienie i
chyba 3 lata później pani odchodzi z Teatru Ateneum, zostaje pani wolnym strzelcem. Czy teatr panią instytucjonalny rozczarował, czy akurat Ateneum panią rozczarowało? Nie wiem, koledzy, praca, która tak jak wyglądała w tym teatrze, czy też postanowiła pani, będę realizować swój pomysł na siebie gdzie indziej, a nie tutaj w ramach jakiejś instytucji? Co spowodowało, że pani odpłynęła z teatru instytucjonalnego? To wyglądało zupełnie inaczej. Ja chyba zwykle tak mam, bo właściwie jak teraz się nad tym zastanawiam, że po prostu idę raczej za pewnymi rzeczami, niż uciekam od jakichś rzeczy, czy od miejsc, czy od ludzi. To był taki moment, kiedy ja w Wigilię powiedziałam do mojej rodziny, że już mam tam, pewnie miałam, no nie wiem, 23 lata, że już mam 23 lata i a właściwie to teraz mi się zamarzyło, że co by to było, jakby tak spróbować być modelką przez chwilę, ale że to ja już chyba jestem za stara, no ale może by się to jakoś udało. No i właśnie pół roku później mój ówczesny chłopak poznał fotografa z Paryża. I ja wtedy pomyślałam, o to może to jest ten moment i on mi powiedział, że tak, proszę i zaprosili mnie tam do agencji w Paryżu. Ja pomyślałam, no to jest wspaniała okazja, ja teraz wyjadę do Paryża na rok, nauczę się po francusku, spróbuję jak to jest być modelką, bo to przecież ostatnia szansa. I tak zrobiłam. Ja tak naprawdę po roku bycia na etacie wzięłam urlop bezpłatny z Teatru Ateneum. Powiedziałam szczerze, że po prostu teraz właśnie przyszło mi do głowy, że wyjadę na rok do Paryża. Nie ukrywam, że większość wtedy mnie bardzo straszyła, że nie powinnam wyjeżdżać, bo to ja dopiero zaczynam i że to w ogóle będzie koniec mojej pracy jako aktorki. Ale to ludzie z teatru, czy w ogóle z otoczeń wszyscy? Znaczy wszyscy za wyjątkiem... Tak, jakby ludzie ze środowiska. No nie mam tu na pewno na myśli moich rodziców na przykład. Ale tak, ludzie ze środowiska raczej mnie straszyli, że to będzie... że to nie jest moment na przerwę, na to, żeby zniknąć, na to, żeby się wycofać. Ale ja pojechałam do tego Paryża, tam trochę popracowałam jako modelka, co bardzo szybko okazało się w porównaniu z byciem aktorką potwornie nudne. Może lepiej opłacalne niż praca w teatrze instytucjonalnym. No nie, to już trzeba naprawdę wysoko zajść w tej karierze i strasznie się namęczyć, żeby jakoś na tym zarabiać, chyba na byciu modelką. Nie, to nie jest takie proste. Miałam tam kilka fajnych doświadczeń. Generalnie podobała mi się bardziej praca na wybiegu niż sesje fotograficzne, które były potwornie nudne. A na wybiegu zawsze wychodziłam w kolejnych sukienkach i dawałam sobie różne zadania aktorskie, że teraz wychodzę jako taka postać albo jaka taka postać. Nie wiem, co o tym myśleli projektanci, ale nikt mi jakoś nigdy nie zwrócił uwagi. Ale może to był na przykład powód, dla którego nie zrobiłam wielkiej kariery. W każdym razie po roku wróciłam. Ja zresztą będąc w Paryżu, wróciłam kręcić Zemstę z Andrzejem Wajdą, więc to nie było takie całkowite zerwanie kontaktu. Ale... Film ma temat teatralny, bo adaptacja dramatu, prawda? Tak, tak. Ale jak wróciłam, to chyba już byłam przekonana, że z żadnym miejscem nie chciałabym być tak na stałe związana. I chyba tak jest do tej pory po prostu. Że bardzo bym chciała być wolna w podejmowaniu decyzji i pracować z jakimś reżyserem, pracować w jakimś miejscu, dlatego że rzeczywiście chcemy ze sobą pracować i chcemy być razem w tym spektaklu, czy w jakiejś innej sprawie, a nie dlatego, że mamy podpisany jakiś papierek. Czy taki Paryż jest taką, był namiastką wolności, jak rozumiem, czy myśleniu o wolności, tak? Taką wywołał pani, nie wiem, czy emocje, czy przemyślenia. A, no tak, rozumiem, że, nie potwierdzi mi pani, źle mi było w teatrze Ateneum, nie powie pani. A no to tego pan oczekiwał? Liczyłem na jakiś mały skandal. Postaram się później. Będę to miała na uwadze. Czy odchodzi pani z teatru instytucjonalnego? Wiemy już, że pani wraca grać w Zemście. Teatru pani nie opuszcza, tylko jest już pani wolnym strzelcem. I po kilku latach powstaje dosyć chyba szalony projekt. Pani i kolegów, chyba wszyscy z tego samego roku byliście, tak? Byliśmy we troje. Dobrze, może najpierw powiemy państwu, o czym mówimy. Powstaje fundacja...
cangle zapominam tej nazwy, nazywa się... Arteria po prostu. Wymiany arteria. Przestrzeni działań arteria. Bardzo dziwny długi tytuł, długa nazwa. Pani Anna Gajewska, aktorka, Michał Sieczkowski i Kacper Puszewski. Zakładacie państwo fundację, żeby robić w teatrze, jak rozumiem, to, co państwo chcą, tak? Tak. Czy to w ogóle była przy... Tak. Chodziło o inne działania kulturalne też. Znaczy, teatr oczywiście też był powodem i robienie swoich spektakli i rzeczywiście to, o czym już wcześniej mówiliśmy, to żebyśmy jako aktorzy i nie tylko mieli możliwość podejmowania samodzielnych decyzji i rzeczywiście robienia tego, co w tej chwili wydaje nam się ważne, a nie tylko i wyłącznie czekania na jakieś propozycje. Ale teatr był tylko elementem tej fundacji, bo od razu w naszych założeniach chcieliśmy robić również projekty społeczne, filmy. Co to znaczy projekty społeczne? W jakim sensie? Działania, akcje społeczne? Tak, tak, tak. Działania, akcje społeczne. Chcieliśmy otwierać się międzynarodowo, chcieliśmy się otwierać na nowe doświadczenia. Zresztą w naszym pierwszym spektaklu w Salingerze Coltesa, który zrobiliśmy, to było nasze pierwsze wspólne przedsięwzięcie. Zaprosiliśmy do współpracy kostiumografów z Czech i scenografkę z Francji. I ona i oni byli świeżo po szkole, w związku z czym na zasadzie takiej współpracy i też dofinansowania z instytutów czeskiego i francuskiego mogliśmy zapewnić sobie jakąś część finansowania. Ale to też było naszym celem, taki, no powiedziałabym, lekki zamiąch, to znaczy wyjście też poza te ścieżki, które już trochę znamy, tych ludzi, których już trochę znamy i rzeczywiście szersze spotkania, wyjazdy i naprawdę robienie tego, co byśmy chcieli i to Michał Sieczkowski znalazł wtedy tego Salingera, Coltesa, ten tekst. I naprawdę czasami jak wracam do niego, to wydaje mi się, że lepszej sztuki teatralnej nie czytałam w życiu. Zagrała pani w dwóch spektaklach arterii. To jest Salinger właśnie, narzeczoną bohatera. I zagrała pani lekarkę w drugim przedstawieniu przyjacielowi, który nie uratował mi życia. Erwa Guber. Obie rzeczy chyba w Fabryce Trzciny wystawione były. Prawda? Nie, w Fabryce Trzciny, a potem w M25. Aha. W każdym razie był to off i pani z tym offem wtedy kooperuje. Czy jest pani w stanie jakoś podsumować to doświadczenie, patrząc na ten... Odeszła pani z teatru instytucjonalnego, weszła pani w struktury offowe, dosyć szalone. Wydaje mi się, żeście nie wiedzieli, na jakie ryzyko się porywacie, bo zdaje się, że musieliście się tam zajmować wszystkim, prawda? Czyli zbieraniem środków, nie wiem, księgowością. Tak, księgowością, włożeniem scenografii, zakupami, wynajmem sali, światłami. No właśnie, od pieniędzy poprzez sprawy techniczne. Sceny też sprzątaliście? Tak, tak. Fizyczna praca też. Tak, fizyczna praca też. Także rzeczywiście zajmowaliśmy się wszystkimi i kończyliśmy w środku nocy odpisywanie na maile i organizację spraw właśnie technicznych i finansowych, po czym od rana zaczynaliśmy próby, improwizacje i rozmowy. Ale to było fascynujące. Naprawdę bardzo się cieszę, że się na to zdobyliśmy. Zresztą fundacja Arteria działa do tej pory. Co się stało? Bo przedstawienie niedawno nie powstają. Tak powiem, pani wystąpiła w dwóch. Jak skończyła się ta przygoda? Arteria bardzo dużo rzeczy potem robiła, niekoniecznie teatralnych. Powstawały spektakle teatralne, w których ja na przykład nie grałam. Powstawało bardzo dużo takich akcji właśnie społecznych, na przykład dla starszych ludzi, dla seniorów. Zrobiliśmy całą serię akcji dla Wietnamczyków mieszkających w Warszawie, takich integracyjnych. Powstał film Warszawiacy o Wietnamczykach mieszkających w Warszawie. Dostaliśmy wdechę nawet za projekt Stadion.
To była wycieczka na stadion, gdzie się jechało ze słuchawkami, parami. Ludzie jechali z siatkami na stadion dziesięciolecia i tam mieli umówione spotkania z Wietnamczykami, którzy tam pracowali. I ci Wietnamczycy ich zabierali, na przykład tam no najlepszy na przykład jazzowy saksofonista wietnamski pracował, sprzedawał skarpetki na stadionie dziesięciolecia w Warszawie. I ci ludzie tam jechali na stadion i on ich zabierał na zaplecze swojego straganu i osobiście dla nich grał na saksofonie. Więc powstawało bardzo dużo takich, no właśnie niekoniecznie teatralnych projektów. A potem, no już kilkanaście lat temu, zrobiliśmy festiwal kina wietnamskiego, bo on u zarania był festiwalem kina wietnamskiego. Festiwal Pięć Smaków, kino w pięciu smakach, który istnieje do dzisiaj. I do dzisiaj co roku w listopadzie mniej więcej jest festiwal kino w pięciu smakach. W tej chwili już nie jest festiwalem kina wietnamskiego, tylko kina azjatyckiego. I nie jest tylko w Warszawie, ale jest przynajmniej w pięciu miastach. I współpracujemy z Gutkiem przy organizacji tego i z Nowymi Horyzontami. Ja tam, że tak powiem, nie kiwam palcem w tej chwili, więc żeby to nie było jakoś moja zasługa. Po prostu są ludzie, którzy to przejęli, którzy się tym zajmują, którzy robią ten festiwal i on naprawdę działa wspaniale. Arteria robi też na przykład Lusie. Nie wiem, czy kojarzycie, to się pisze Loesie. To są takie wlepki, wrzutki, napisy na murach, na chodnikach. Na przykład, nie wiem, przy Dworcu Wschodnim jest taki duży napis na ścianie. Z punktu widzenia Drogi Mlecznej wszyscy jesteśmy ze wsi. Także wszystkie te napisy to też my, że tak powiem, czyli Arteria. Także Arteria działa. Pani się dlaczego w niej wycofała? Czy wyczerpał się potencjał? Czy miała pani po prostu inne projekty, w które pani wchodziła? Jak to było, że to się skończyło dla pani, mówię, w sensie aktorskim? To się działo bardzo płynnie. Ja tak naprawdę aktorsko najmniej robiłam w Arterii. Ja się w Arterii głównie zajmowałam właśnie organizowaniem akcji, spotkań, projektów, eventów. No nie wiem, jak to nazwać właściwie. I rzeczywiście robieniem tym, co w danym momencie wydawało nam się ważne, czy gdzie nas ciągnęło. To się stało bardzo płynnie, że w pewnym momencie wszyscy w czwórkę zaczęliśmy się wycofywać. To znaczy każdy zaczynał robić co innego. Kacper w pewnym momencie wyjechał do Wrocławia i współpracował z Teatrem Pieśni Kozła bardzo długo. Michał też zaczął reżyserować, zaczął robić co innego. Teraz w ogóle mieszka w Pradze. Więc to się dość płynnie wydarzyło, że my oczywiście nadal jesteśmy wszyscy fundatorami i zawsze będziemy radą fundatorów, bo to się jest dożywotnio. Chyba, że nas ktoś, jak się to mówi, ubezwłasnowolni, to jeszcze jest taka możliwość, że wtedy już nie będziemy w Radzie Fundatorów, ale jeśli tak się nie stanie, to w tym sensie jesteśmy odpowiedzialni za fundację do jej zamknięcia bądź do naszej śmierci. Ale nie działamy czynnie w tej chwili. To się wydarzyło w bardzo płynny sposób. To znaczy ja też zaczęłam mieć inne rzeczy, filmy, które zajmowały mi więcej czasu, zajmowałam się mniej Arterią. Potem się okazało, że przyszli inni ludzie, którzy właśnie robią festiwal kino w pięciu smakach, robią inne rzeczy i tak się to wydarzyło. No tak, mówimy o latach. Salinger to jest rok 2005, Przyjacielowi, który nie uratował mi życia, 2008. Jest premiera Salingera w 2005 roku i w tym samym roku pani też już jako wolny strzelec uczestniczy, no właściwie też w powstawaniu teatru od zera, tylko zupełnie innego teatru, bo jest to teatr prywatny, z innym pomysłem na siebie jego twórczyni, czyli Krystyny Jandy, bo gra pani bodajże w grudniu 2005 roku, jest inauguracja dużej sceny Teatru Polonia i jest to premiera dramatu, o którym aktorzy, aktorki marzą z reguły, żeby zagrać, czyli Trzy siostry Czechowa. Przedstawienie jest podpisane na afiszu przez Nataszę Perry, żonę Petera Brooka, Krystynę Zachwatowicz i Krystynę Jandę.
co już, ponieważ domagałam się skandalu, spodziewam się, że tam coś się wydarzyło, że te trzy panie podpisały, a nie jedna, bo Natasha Paris, zdaje się, wyjechała w trakcie prób. Ale to za chwilę. Tak. Ale to za chwilę, natomiast... Będzie jednak skandal. Nie wiem, jaką miarę dzisiaj ma ten skandal. Chyba się zdewaluował mimo wszystko, ale starajmy się. I gra pani rolę nie Iriny, którą być może dla pani została napisana przez Czechowa, ale dostaje pani rolę właśnie nie siostry, tylko żony Andrzeja, czyli Nataszy. I pomysł tego, co pamiętam, na tę postać był, żeby w jakiś sposób docisnąć, bo ona nie jest osobą generalnie kulturalną, ale żeby docisnąć, no krótko mówiąc, żeby pokazać Hamkę, jak powiem wprost. Był taki pomysł i w jakiś sposób ona wedle tego zamysłu, której z tych pań, które podpisały przedstawienie, miała tam bardzo ostro dominować. Proszę mi powiedzieć, czy pani po pierwsze nie żałowała tego, że nie zagra którejś z tych pięknych postaci siostrzanych, a po drugie, czy pani bardzo chętnie weszła w taką interpretację ostrą tej postaci Nataszy? Rzeczywiście byłam zdziwiona na początku, że mam grać Nataszę. Wydaje mi się, że jednak uznałam to za większe wyzwanie niż zagranie Iriny. Przede wszystkim nie mam poczucia, że od początku wiedziałam, że taki jest pomysł, że ten pomysł jest aż tak mocny, że aż tak jednoznaczny. To bardzo ewoluowało. Próby z Nataszą Pery były przedziwne. Pamiętam taką próbę z Piotrem Kozłowskim, którą wspominaliśmy potem długo, która polegała na tym, że robiliśmy taką naszą scenę dwójkową i Natasza Pery nie dawała nam żadnych uwag, tylko oglądała tę scenę całą, od początku do końca, zagraną przez nas, po czym mówiła, mówiła po angielsku, ale mówiła proste rzeczy, wszyscy rozumieli, mówiła tak, no dobrze, to teraz spróbujcie inaczej. I my próbowaliśmy inaczej. Naprawdę wykonaliśmy tę scenę na tej próbie, nie chcę przesadzić, ale myślę, że 13 razy. Za każdym razem inaczej. Po trzecim razie ja pamiętam, że we mnie coś puściło i to było wspaniałe doświadczenie aktorskie. We mnie coś puściło i ja naprawdę grałam, co chciałam. Znaczy, po prostu kompletnie... w absolutnej niezgodzie z tym, co tam jest zapisane, co można by sobie wyobrazić. Grałam seksbombę, grałam zawstydzoną po prostu szarą myszkę, potem grałam zasadniczą, prostą kobietę, potem grałam Hamkę. Po prostu naprawdę miałam poczucie, że przejechałam przez wszystkie, nie wiem, stereotypy i konkrety, które przyszły mi do głowy. I chyba w pewnym momencie to w ogóle było tak, że my z Piotrem powiedzieliśmy, że już my nie mamy pomysłu. I wtedy Natasza powiedziała, aha, dobrze, dziękuję, no to teraz jakąś następną scenę będę robić. I my wyszliśmy z tej sceny w poczuciu kompletnego absurdu, bo nie dostaliśmy żadnej uwagi, w którym z tych kierunków mamy iść. Po prostu przedstawiliśmy 13 abstrakcyjnych zupełnie wersji tej sceny i poszliśmy do domu. I tak, pamiętam, że długo to wspominaliśmy potem. No, ja tak naprawdę nie wiem, co tam się wydarzyło. W każdym razie w pewnym momencie już nie było Nataszy Pery na próbie, tylko przyszła pani Krystyna i prowadziła dalej te próby. Która Krystyna? Krystyna Janda. Okej, okay, tak. Krystyna Janda i prowadziła te próby. I od tego czasu właśnie już było bardzo konkretnie i bardzo było wiadomo, w którą wersję iść dalej i co pogłębiać i czego szukać. I tak to się urodziło. I wydaje mi się, że być może po tej próbie, kiedy właśnie te wszystkie wersje przejechaliśmy z Piotrem Kozłowskim, to ja nawet nie zauważyłam, że to się zrobiło takie mocne. Ta Natasza. Czy to otworzyło, czy takie pokazanie, przejście przez wszystkie, nie wiem, stereotypy, nie wiem, czy kobiecości, czy tej, no, tej postaci, którą pani zagra, różne pomysły, no warianty kobiecości na pewno. Tak, kobiecości. Czy po takim
abstrakcyjnym. Nie wie pani, w którym ma pani iść kierunku. No, ma pani dyskomfort jako aktorka, ale czy w jakikolwiek sposób na późniejszą pracę to coś otwiera? No bo pani jakiś tam przegląd sobie zrobiła przed, nie wiem, przed sobą samą, bardziej przed reżyserką, która nic nie powiedziała. Nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób może mimo wszystko być pomocne? Czy to jest po prostu, niech ona dobrze, że wyjechała i chwała Bogu, że wyjechała po prostu? Znaczy, to oczywiście może być pomocne w poziomie otwarcia się przed samym sobą, że naprawdę można wszystko. W obrębie tej sceny, tego tekstu i tej relacji, czyli rzeczywiście dwójki osób tylko, naprawdę można wszystko. Zależy tylko od tego, co sobie człowiek ustawi w głowie. Jak się chce to zrobić romantycznie, to wystarczy to po prostu zrobić romantycznie. Okej, wiadomo, że tam kilka kwestii wtedy się trochę nie klei i nie wiadomo, czemu on akurat to mówi. No, mówię teraz o ekstremach, ale, ale tak, można to zrobić. To jest myślę, że jakoś tak poszerzające te wewnętrzne możliwości. A przedstawienie było wiele razy grane, ponad bardzo długo, prawda? Przez lata tak, całe. Tak. Przedstawienie było bardzo dużo razy grane. Ja tam w jednej scenie robiłam na drutach i od pierwszego przedstawienia, właściwie już na próbach zaczęłam, robiłam szalik. I mam taki, no kończyły mi się kolejne włóczki, więc zaczynałam następne. Generalnie panowałam nad tym, żeby to były takie odcienie granatu niebieskiego, żeby to jednak jakoś wyglądało. I mam taki długi, tej szerokości, bardzo długi szalik, który zakończyłam na setnym przedstawieniu. I pamiętam, że stwierdziłam, że jak kiedyś będzie jakaś dobra akcja charytatywna, może powinnam go na przykład oddać na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, to oddam po prostu szalik robiony przez równo 100 spektakli trzech sióstr, które otwierały Teatr Polonia w Warszawie. To jest taka sprawda o tym zawodzie, że taki szalik zostaje po tej roli, prawda? Tak, na przykład. Jesteśmy przy Czechowie Rosjaninie. Teraz przejdziemy do współczesnego autora rosyjskiego i bardzo poproszę o wypowiedź Iwana Woropajowa, czyli trzeci materiał nasz dzisiejszy, reżysera i dramaturga. Piękna, seksualna, genialna, bardzo dobra, ma w sobie tyle uczuć, super gust. Tam nasza pierwsza praca była strasznie udana, bo ten taniec Deli, bo ja pamiętam, że z Agatą to akurat byliśmy w bardzo bliskim takim kontakcie. Ona ma taką obecność, ona jest tu. I jak ona wchodziła tam, nagrała plenerkę, to ona wchodziła i wychodziła. To było jakby całe takie zjawisko tego spektaklu. I w tym spektaklu prawdopodobnie 3-4 rzeczy, które są udane, tak pamiętam, na mój gust. I jedna z tych trzech rzeczy była Agata Buzek. To było takim naprawdę brylantem tego spektaklu. No tam na niej tak naprawdę wszystko, co się jakby się, cała ta konstrukcja utrzymywała się. Tak naprawdę my trzy razy pracowaliśmy, bo jeszcze jeden raz robiliśmy Ożenek, no i tylko to nie doszło do końca. I za każdym razem, no są jakieś tak, w teatrze jest tak, że są aktorzy i reżyserzy, które są, jakby mają takie porozumienie, mają taki kontakt, chemię, jak to mówią. I no czasami to się nie uda. Akurat ja mam strasznie szczęśliwy, że z Agatą, ja tak myślę i tak czuję, że mamy akurat taką chemię i porozumienie i zawsze dla mnie jest, tak po prawdzie mówiąc, ja tak strasznie lubię Agatę, bo w sensie tak i jako aktorka, i jako człowieka, i jako, ona jeszcze jest takim obywatelem świata, tak można powiedzieć, nie wiem, że, który jakby, ona ma w sobie taki potencjał, nie wiem, takiej miłości do wszystkiego, zaczynając się od tam, może takich banalnych rzeczy. Psa wziąć z schroniska i to wszystko jest jedno, to jest w zawodzie, bo to jakby też pokazuje, na ile ten człowiek ma taką całość. Jak przyjdziesz do teatru, to tam raczej większość aktorów grają na sobie, a ona tworzy obraz, tak jak Brad Pitt. Tak, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. O tobie było. Wiesz, że było o tobie? Tak, było o tobie. Jest ze schroniska? Jest ze schroniska, czyli tak. Czyli prawdę mówił.
No to jest gwiazda prawdziwa. Słucham. Jest. Wiadomo, że jak jest zwierzę na scenie, zwierzę albo dziecko, to ono żyje tak intensywnie. To nie mamy szans, tak, nazwijmy tak, to po imieniu. Tak, żyje tak intensywnie, jest tak autentyczne, że ściąga całą uwagę, więc... I ona na dodatek to wie. Tak, wszyscy na ciebie patrzą teraz, tak. O to chodziło. O to chodziło chyba jej. Nie przyjmuję do wiadomości, że to tylko epizod był. Nie mam wyjścia, muszę ją zignorować. Może wtedy jeszcze z Państwem będę mogła chwilkę porozmawiać. Iwan Wyrypajew, z którym łączy, jak sam przyznał, panią zawodowa chemia. Dwukrotnie Państwo razem pracowali. Trzeci raz też tutaj padło przy Orzenku Gogola w Teatrze Studio. Nie doszło do tej współpracy. Natomiast jest rok 2010, Taniec Deli w Teatrze Narodowym, gdzie gra pani pielęgniarkę. Później, to chyba 2 lata temu miała miejsce irańska konferencja 2003. Znaczy premiera była w Dramatycznym, też przedstawienie było, zdaje się, produkcją niezależną. Znaczy, czy to Weda, chyba Weda produkowała, czyli spółka Wyrypajewa, tak? Jego fundacja z kolei. Tak. Natomiast tutaj 8 lat dzieli Państwa współpracę i ja zbieram takie opinie na temat tej współpracy, które Pani wygłasza, wchodząc, że tak powiem, we współpracę z Wyrypajewem. Mówi Pani... Gdzieś przy okazji Tańca Deli mówiła pani tak. Nigdy tak bardzo nie denerwowałam się w teatrze jak przed spektaklami Tańca Deli w Narodowym. Z kolei mówi pani, że przy pierwszej lekturze irańskiej konferencji była pani po prostu przerażona. I powiedzmy, to jest to rzeczywiście konferencja na scenie, która się dzieje w języku angielskim i tak jest grane przedstawienie. Rzeczywiście jest to właściwie 7 wykładów po angielsku na scenie. Grała tam pani Astrid Petersen-Dunke. W Tańcu Deli grała pani pielęgniarkę. I teraz tak, jak słucham i czytam takich wypowiedzi właśnie, że stresuje się pani, nigdy się pani nie stresuje jak w Tańcu Deli przed wyjściem na scenę. Później jest pani przerażona po samej lekturze, ale idzie pani odważnie w to, podejmuje pani to ryzyko. Natomiast domyślam się, że to ryzyko jest okupione, że tu jest jakiś, musi oczywiście być bilans, ale proszę powiedzieć, na czym polega męka tej pracy z Wyrypajewem, a z drugiej strony właśnie, gdzie jest ta frajda, że to się jakoś bilansuje, skoro pani to weszła w to drugi raz po Tańcu Deli. Tak naprawdę w pracy z Iwanem nie ma męki. Praca z Iwanem jest dla mnie naprawdę taką przyjemnością jakąś kosmiczną. Ja mam naprawdę poczucie, pracując z nim i słuchając, co on mówi i jak on myśli i czego on chce, obcowania z absolutnym geniuszem i z człowiekiem, z którym ja na takim poziomie, powiedziałabym, światopoglądu, tego, co chcę dać ludziom, jak się chcę komunikować z publicznością, zgadzam się po prostu w 100%. I to jest tak wspaniałe mieć do kogoś takie zaufanie, że na tym poziomie ja nie mam żadnego problemu z pracą z Iwanem. Problem irańskiej konferencji rzeczywiście był taki, że ja to przeczytałam to po angielsku, w związku z czym sama na dzień dobry nie wszystko zrozumiałam. Było to trudne, jest to po prostu wielka ilość tekstu i wykładów i ja naprawdę na początku pomyślałam, jak my to zrobimy, jak my się tego nauczymy na pamięć, jak my w ogóle damy radę to ogarnąć. To jest po prostu nie do zrobienia, ale z drugiej strony
potem przychodzi Iwan. I naprawdę wystarczy 5 minut rozmowy z nim. I ja wiem, że on wie, jak to chce zrobić i że, no i że w ogóle nikt inny by nie był w stanie tego zrobić. On to napisał, on wie dlaczego, on wie jak. To jest wszystko konsekwentne, jasne i wspaniałe do tego. A denerwowałam się w tańcu Deli bardzo, dlatego że Iwan, ja się z nim we wszystkim zgadzam i absolutnie go uwielbiam, ale on jest wymagający. I forma, pewna forma, pewien rodzaj teatru, pewien sposób przekazu, pewne rzeczy, które aktor powinien zrealizować, które dla niego są najważniejsze, które dla Iwana są ważne, są po prostu trudne, wymagają bardzo dużej koncentracji, wymagają naprawdę bycia tu i teraz, pełnej świadomości tego, co się robi. Tam nie można się zatracić w roli i poszaleć. On tak bardzo mówi o tym, że jednak rolę trzeba mieć cały czas przed sobą, że nigdy nie możesz o roli mówić ja. To jest ona pielęgniarka. Ja, Agata, gram teraz pielęgniarkę i ja, Agata, muszę dziś wieczorem wiedzieć, dlaczego wychodzę do tych właśnie ludzi, którzy przyszli teraz do teatru, żeby im opowiedzieć o tej pielęgniarce. Czy to jest dystansowanie się do postaci, roli? W pewnym sensie tak, ale dystansowanie brzmi źle, bo dystansowanie ma w sobie coś zimnego, a to, czego wymaga Iwan, jest właśnie bardzo gorące. Dystansowanie nie jest chłodem emocjonalnym, że mnie to nie dotyczy. W tym, czego on wymaga, w tym, co on widzi. I rzeczywiście tak naprawdę to jest po prostu czarodziejskie to, czego on chce. To znaczy można tylko dążyć do tego, żeby próbować to zrealizować na którymś spektaklu, we fragmencie któregoś spektaklu, ale jak to się wydarza, to jest cud. Takie ściganie ideału, tak? Jakiegoś... Tak, znaczy jak się, to jest, ja mam wrażenie, że to jest, że praca z nim i praca w takim kształcie, jak on chce, to jest pewien rodzaj takiej drogi duchowej, bo naprawdę dopiero jak się pozwoli temu dziać i pozwoli, żeby ten tekst płynął i pozwoli tej postaci być, ale jednocześnie... nie być nią, tylko ją pokazywać, jak się jakby pozwoli tym różnym składowym, których wydaje się być tak dużo, że to jest niemożliwe do zrealizowania, jak się im pozwoli, żeby się zrealizowały, to się naprawdę samo wydarza i w ogóle wraca jakąś taką gigantyczną falą. Mnie się to naprawdę zdarzyło w tym takim końcowym monologu w tańcu Deli, zdarzyło mi się to być może 2 razy, że ja nagle poczułam, co to znaczy, to czego Iwan chce, tak naprawdę poczułam, że to po prostu płynie i ja temu pozwalam i ja tutaj jestem i ja wiem, dlaczego ja to mówię i to się dzieje i to nie jest trudne, to nie wymaga ode mnie wysiłku, to wymaga tylko jakby zaakceptowania, puszczenia, świadomości i nie... by nie egzaltowania się emocjami, które temu towarzyszą, tylko w ogóle właśnie bycia poza nimi. I to nie chodzi o to, że teraz ja mam tutaj płakać, to publiczność ma płakać, jeśli ją to wzruszy. Że w ogóle to nie o moje emocje tutaj chodzi, tylko o publiczność tutaj chodzi. I to jest jakby tyle składowych. Ja naprawdę poczułam, że to miało taką moc, że ja po prostu wyszłam, potem żeśmy się ukłonili i tak dalej i ja wyszłam stamtąd i się kompletnie rozpłakałam. Bo miałam poczucie, że wróciła do mnie jakaś taka fala, jakiejś takiej, nie wiem, cudownej emocji, w ogóle jakiejś mocy. No nie umiem tego nazwać. To było naprawdę doświadczenie dość metafizyczne, ale myślę, że to się może naprawdę zdarzać tylko momentami, że się to uda. Ale to było sprzężenie z publicznością, rozumiem też, że, tak? Że i pani... Oczywiście, no w teatrze to zawsze jest sprzężenie z publicznością. No to, tak. To zawsze jest sprzężenie z publicznością. Jest
Jeszcze na chwilę jedna anegdota z tańca Deli, którą mnie bardzo bawi, którą usłyszałem wiele lat temu od, że podać mogę to nazwisko, to Beata Fudalej, która grała w tańcu Deli na etapie prób, opowiadała, że jest tak strasznie, już końcowych, jest tak strasznie ciężko, nie wiadomo co z tego wyniknie. Nikt już w tej chwili nie rozumie, o co chodzi Wyrypajewowi, nawet jego żona Karolina Gruszka. Jedyna, która rozumie jego uwagi, to jest Agata Buzek. No ja tę uwagę, którą słyszałam wiele lat temu, zapamiętałem i zastanawiało mnie, jakie to musiały być uwagi po prostu, na jakim poziomie, czy abstrakcji, czy czego. No rozumiem, że jak nie proponował, tak jak Natasza Pary. Nie, absolutnie nie. Iwan bardzo dobrze wie, czego chce. Wydaje mi się, że być może to był taki etap, oczywiście nie wiem, w którym momencie Beata to powiedziała. Ale że to 10 był taki, lat temu na etapie prób generalnych tańca Deli. W momencie prób, bo przecież przechodziliśmy przez różne fazy, jak to na próbach. Ja mam do Iwana po prostu absolutne zaufanie. I wtedy już miałam. I on mówi bardzo konkretne i proste rzeczy, często. I jedyne, co można zrobić, to mu zaufać. Bo wszelkie nasze przyzwyczajenia, na przykład do dopytywania, a dlaczego, a jakie są powody tej postaci, a jaka była jej przeszłość, a jaki to ma sens emocjonalny i tak dalej, naprawdę na pewnym etapie nie mają po prostu sensu, to znaczy nic nie dają, tylko gmatwają. Trzeba po prostu posłuchać, co on mówi i postarać się to zrealizować, nawet jeśli się kompletnie nie wie dlaczego. I wydaje mi się, że manekin, ja być może... Aktor jak manekin. Nie. To jest współtworzenie. To jest naprawdę tylko w takim zaufaniu. Myślę, że jest różnie. Myślę, że jest bardzo różnie z różnymi reżyserami. Ale tak jest z Iwanem. To znaczy, że tak wynika z mojego doświadczenia. Tylko z tego zaufania i próby zrealizowania tego, o co on prosi. Wynika to, że w rezultacie się rozumie. Albo czuje. Albo czuje, albo rozumie, nie wiem. Najlepiej jedno i drugie. Jest z tych reżyserów, z którymi miała pani chemię, kolejny reżyser, znowu wchodzimy w teren jednak OFU, czyli Igor Gorzkowski, z którym pani współpracowała trzykrotnie. I za każdym razem były to bardzo ambitne literackie propozycje, bo to adaptacja literatury niedramatycznej. W tak. Pierwszym przykładzie to był, no, był ogromny sukces, to była ta żółta strzała według Pielewina, tak. Wystawiana chyba to na basenie, na Konopnickiej, ja to widziałem, tak mi się wydaje. Czy to tak, a potem na graliśmy, Mińskiej, potem graliśmy... Na Mińskiej też, tak? Tak, potem graliśmy na Mińskiej i graliśmy, tak, no w Soho. W różnych miejscach, no nie, no ofowych, nazwijmy to w skrócie ofem. Gra tam pani postać... Baseny, garaże, takie różne miejsca. Gra tam pani postać dopisaną do opowiadania Pielewina, czyli Ankę. Potem gra pani 10 różnych postaci w adaptacji to się książki Thompsona, to się nazywało Trip 71. Film się nazywał, to się nazywał Lęk i odraza w Las Vegas. Książka Thompsona, tak. Tak, i gra tam, Trip 71 się nazywało przedstawienie, tam gra pani 10 różnych postaci. Tak, grałam 10 różnych postaci i rzeczywiście takich bardzo diametralnie różnych, bo grałam na przykład Karła, także na kolanach, tu miałam buty przyczepione, amerykańską żonę, żonę biznesmena z wielkim biustem w basenie i tak dalej. Tak bardzo różnorodne tam miałam. To takie psychodeliczne. Sprzątaczkę, tak, psychodeliczne. W drodze do Las Vegas, zdaje się, prawda? Już tak to, jeśli dobrze pamiętam, to była podróż do Las Vegas, tak? Proszę? Podróż do Las Vegas to była. Tytuł? Nie, znaczy, okej, wycofuję się z tego. Trip 71. Na podstawie Lęk i odraza w tak, Las Vegas. Tak. Huntera Thompsona, pisarza kontrkultury. Ale wreszcie trzeci tytuł, najbardziej chyba zaskakujące, najbardziej zaskakująca propozycja. Igor Gorzkowski zaproponował pani nie mniej, nie więcej, tylko zagranie księcia Myszkina w adaptacji Idioty. Dostaje pani propozycję zagrania księcia Myszkina i co pani sobie od Igora Gorzkowskiego i co pani sobie myśli?
Myślę, że to bardzo trudne. Tak, to była chyba taka propozycja Igora, której naprawdę bałam się, że nie podołam. Tak myślę i to nie chodzi tutaj zupełnie o to, że miałam grać mężczyznę, bo to nie na tym polega trudność w zagraniu księcia Myszkina, tylko na tym, że trzeba zagrać człowieka idealnego, idealnie dobrego, a jak wiadomo, dobro często kojarzy nam się z czymś nudnym na scenie i w sztuce powinien być konflikt, a przecież książę Myszkin nie ma w sobie konfliktów, bo jest właśnie dobry, przebaczający, spokojny, kochający. I to jest po prostu bardzo duża odpowiedzialność zagrać księcia Myszkina, bo co innego postać, która jest napisana i którą każdy może sobie wyobrazić, a co innego stanąć i spróbować nim być. To było duże wyzwanie. Pamiętam, że zapytałam wtedy Igora, dlaczego ja mam grać księcia Myszkina. No i on coś mi takiego powiedział w stylu, no bo jak na ciebie patrzę, to wiem, że to się uda. Co pomogło? No niespecjalnie, bo nie wiedziałam, na który element mnie patrzy i co właściwie mu tutaj sugeruje, że będę księciem Myszkinem. I rzeczywiście ta praca też... Były takie momenty, że naprawdę nie była łatwa. No, proszę sobie wyobrazić, na przykład było takie, tam miałam taki bardzo długi monolog, jeden, pod koniec spektaklu. I rzeczywiście zupełnie nie wiedziałam, co z tym monologiem zrobić i jak ja go powiem i jak w ogóle być w tym stanie, jak w ogóle właśnie zachować tego księcia Myszkina, ten ideał, to dobro, żeby człowieka nie kusiło, żeby to czymś złamać, coś tu wprowadzić, jakiegoś bardziej interesującego, intrygującego, tylko po prostu pokazać to dobro i dawać to dobro. I pamiętam, że jak Igor ze mną pracował i jak tak naprawdę dawał mi takie bardzo proste uwagi, na przykład mówił, żebym teraz chodziła, żebym to mówiła wolniej, żebym to mówiła szybciej, żebym spróbowała teraz jakby różne rzeczy. I pamiętam, w pewnym momencie powiedział, dobrze, to teraz spróbuj tak, że coś w tobie, by rośnie w tobie, pewnie nie zacytuję teraz dokładnie tego, co powiedział, postaram się jakoś to przywołać z pamięci, że rośnie w tobie ilość rzeczy, które byś chciała dać, jakiegoś takiego światła, które masz do rozdania i że w ogóle, że po prostu... Idziesz coraz szybciej i w ogóle co chcesz, możesz zacząć krzyczeć, rozłożyć ręce i tak dalej. No ja tak próbowałam na tej sali, no ale to tam właśnie w Soho, ofowo, w garażu prawie, no więc tak trochę nie było przestrzeni i Igor tak mówi, no dobra, no ale to nie musisz tutaj. I otworzył drzwi i ja pamiętam, że powiedziałam tak, aha, dobra, no i to w ogóle było w ciągu dnia i ja tam na tym terenie Soho, czyli tam ludzie chodzą, tam praca, tutaj jest jakieś tam studio designu czy coś tam i ja po prostu tak z całym tym monologiem po prostu wypadłam przez drzwi i szłam tak na wprost przed siebie, prosto tam jakąś taką alejką. I Igor tak sobie tam powoli tak wyszedł za mną, tak wyjrzał z drzwi, jak ja tam skończyłam, doszłam do 3 budynki dalej, skończyłam, odwróciłam się, on tak stał przy drzwiach, myślę, że już w ogóle mnie nie słyszał, bo ja gdzieś tam byłam. On tak sobie stał, tak patrzył i tylko pamiętam, że krzyknął do mnie, mówi, no dobra, to teraz drugi raz to zrób w drodze powrotnej. No i ja tak stanęłam, pomyślałam, aha, drugi raz w drodze powrotnej. No dobra, to drugi raz w drodze powrotnej. I w ogóle szłam tam i to było tak cudownie otwierające, że to w ogóle jakoś, że to się da. No, no Igor też, tak myślę, że to znowu tajemnicze słowo i nieodzowny dla mnie element pracy z reżyserami, szczególnie przy trudnych rzeczach, zaufanie. Rozumiem, że jak pani ufa, to pani przeszła tę drogę, jak kazał jeszcze raz, a nie spiera się, nie przejdę drugi raz, bo na przykład, tak? Nie wchodzi pani w dyskusję wtedy, jeżeli pani ufa.
Nie, to chyba nie na tym polega. To nie na tym polega, że ślepo realizuję wszystko, bo mogło być tak, że doszłam tam na koniec, Igor powiedział to teraz w drodze powrotnej to samo i ja równie dobrze mogłam mu odkrzyknąć: Igor, ja już nie mam siły, zrobimy to jutro i po prostu wrócić normalnie pieszo, zajmując już myśli czym innym, więc to, no to, to nie jest takie proste przełożenie, że po prostu wszystko zrealizuję, ale... Ale w tym sensie, w sensie jakiejś drogi, jakiegoś sposobu pracy, słuchania czy zaufania, że na przykład myślę, że sobie nie poradzę z tym monologiem, czy że on jest bardzo trudny i że nie wiem, jak się do tego zabrać. Ale spokojem jest to zaufanie, że reżyser mnie nie zostawi z tym samej. Znaczy, że to nie jest tak, że on mi powie, no dobra, no to teraz na tej próbie będziemy próbować ten twój monolog, no to nie wiem, powiedz go, co tam myślisz, no powiedz ten monolog. No, że mi nie zrobi czegoś takiego, że teraz nagle będę musiała stanąć i wymyślić, tylko że będzie ze mną w tym procesie, dochodzenia do momentu, kiedy ja po prostu sama z tego, tak jak tutaj rozmawiamy, po prostu wstanę i zacznę mówić i on powie, no, widzisz, no właśnie. No jakoś mam szczęście, że tak się udaje. Pani przyciąga ich, albo ani pani przyciągają oni, no. Ci reżyserzy. Trzeci. A kończąc tamto, to myślę, że zaufanie musi być wzajemne i że pewnie ja też czuję jakieś zaufanie, którym mi się powierza. Chyba nie wybrałby pani, gdyby nie ufał. Chociaż nie wiadomo, bo to różne są perwersje wśród reżyserów. Ludzie są naprawdę bardzo różni. I trzeci reżyser z tych reżyserów, z którymi, jak sądzę, ma pani w ostatnim czasie chemię. To jest sprawa bardzo, znaczy chciałbym powiedzieć, świeża, aktualna. Jest pani nawet w tej chwili w próbach, o tym za chwilę. Ale zanim porozmawiamy o nim, mowa jest o Krzysztofie Warlikowskim i Nowym Teatrze. Będę prosić o ostatni materiał filmowy, w którym pani koleżanka Ewa Dałkowska będzie mówić o współpracy z panią i zobaczymy fragment Francuzów z Nowego Teatru. Końcowy monolog pani jako Fedry z tego przedstawienia. Bardzo proszę o ostatni fragment filmowy. Czwarty. To był młodzieńki teatr, który prowadził Michał Sieczkowski. Obecnie go nie ma w Polsce i parę rzeczy zrobił z młodymi, ledwo co opierzonymi, nieopierzonymi aktorami i ze mną, nie wiem dlaczego. Nawet nie próbuję dochodzić dlaczego. Grałam w tym i byłam bardzo zadowolona. Nawet o tyle to były ciekawe te dochodzenia do jakiegoś efektu, że pojechaliśmy na festiwal młodych takich teatrów do Paryża. Bezpożyteczna męka, na cóż mi się stała? Tyś nienawidził, jam cię tym straszniej kochała. Uwolń świat od potwora, co wstrętem cię wzrusza. Hipolita, śmie kochać wdowa Tezeusza. Wierz mi,
Zbyt długo potwór ten po świecie chodzi, oto serce. Tu niechaj twa ręka ugodzi, uderz. A gdy je mniemasz niegodnym twej dłoni, lub jeśli wstręt twój tej kaźni tak słodkiej mi broni, lub jeśli krwią zbyt podłą lękasz się skażenia, użyj oręża bodaj, gdy nie chcesz ramienia. Daj! Daj! Daj, daj, daj! 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 Kiedy przyszła do nas, miałam już do niej pewnego rodzaju zaufanie. Zobaczyłam film Rewers na przykład, który mnie bardzo mi się spodobał i ona w tym. Także już taką rewerencję do niej, do jej zawodu poczułam. A kiedy przyszła do nas, ucieszyłam się niezmiernie, ponieważ ta nasza grupka, ci ludzie, którzy sami stworzyli ten teatr, odchodząc od Jarzyny, niewielka grupa aktorów, może być zawsze podejrzewana o manierę, prawda? Bo jeżeli się ktoś trzyma, aktor się manieruje po prostu, nie jest wystawiony na strzał, dochodzi do pewnych sukcesów i te sukcesy stara się powtarzać. Lub też wzajemne stosunki aktorów też są już z góry wiadome i ustalone. Także dla aktora jest bardzo dobrze, jeżeli ktoś przychodzi mu towarzyszyć w pracy. I działa to bardzo ożywczo, bo zawsze odbywa się próba sił. Ktoś ma inną wyobraźnię, ktoś inaczej pracuje. Agata jest tu otoczona, szacunek to nie jest słowo odpowiednie dla tego zawodu, ale szacunkiem i zaufaniem. Jest taka, jest w ogóle niepowtarzalna. Ja nie wiem, z czego ona robi te role swoje. Z jakiegoś takiego niezwykłego wnętrza, które posiada i które jest zachwycające i które ma odwagę prezentować. Nie jest zmanierowana w ogóle, moim zdaniem. Nawet teraz właśnie w takiej ostatniej naszej sztuce, bo już zaczęliśmy następną, również z Agatą, ale w ostatniej wyjeżdżamy, Lewina. Gra tam prostytutkę i no tu już to szacun wielki, dlatego że można się mistrzyć na temat prostytutki, można różne tam ochronne robić gesty, nie być prostytutką. Ona to tak zagrała, ze swoim niezwykłym wyglądem zresztą i z taką piekielną odwagą. I to właśnie niezwykle szanuję i każdemu bym radziła zobaczyć, jak to trudne się wystawić tak dla publiczności jeden do jednego. Bardzo trudna i skomplikowana rola, która zresztą tam się błęduje dobrze. Ale też zobaczyłam coś takiego. Ona jako ta prostytutka na takich obcasach, jakieś znamy jej wygląd, nagle przychodzi do publiczności i mówi im bardzo długi monolog. To jest koniec przedstawienia o podróżach, w które ją wplątano. Nie zawsze rzeczy, które dostajemy do grania w Teatrze Warlikowskiego są takie, o po prostu wypisz, wymaluj do grania. Strasznie to są niekiedy trudne rzeczy i są tak zwane nieteatralne. To jest właśnie coś takiego, ten monolog. I teraz widzę walkę Agaty o publiczność. Wychodzi, mówi, oni są zdziwieni, oni mogą się oddalać, nie słuchać i tak dalej. Za każdym razem podejmuje bój z publicznością i czasem to kończy się aplauzem nawet. To my, słuchając jej, bo siedzimy na scenie i pomagamy jak możemy, słuchając tylko, nic innego nie możemy zrobić, widzimy te zmiany i tę walkę o tę publiczność i o zajęcie jej. To są rzeczy wspaniałe zawodowo i które szacunek mój budzą najwyższy. Dobrze, że widzę Ewę w tym tygodniu na próbie, to będę jej mogła podziękować. Próba Odysei
A te dwa przedstawienia, które widzieliśmy, Fragment Francuzów i Wyjeżdżamy, o którym mówiła Ewa Dałkowska, dwie produkcje i dwie role w teatrze Krzysztofa Warlikowskiego. No i to o czym mówiła już trochę Ewa, że weszła pani w zespół silnych indywidualności, zespół, który oni tworzą. No, teatr nowy to jest powiedzmy ponad już dekada, ale oni jeszcze się związali, przecież pracowali razem w rozmaitościach, czy to jest 20 lat wspólnych. I pani jako nowy człowiek, nowe ciało wchodzi w tę strukturę. Łatwe to jest, trudne to jest walczyć, czy pani w ogóle walczy tam o swoje miejsce w tej przestrzeni teatralnej. Wiem, że te próby u Warlikowskiego wyglądają, to są długie dyskusje, jak twierdzą aktorzy, wszyscy tworzymy razem, więc każdy ma coś do powiedzenia, kłócimy się nieustannie. Mówię to wedle relacji, nie byłem, ale mówię, co mówią aktorzy, jak to wygląda. Jak pani się w tym odnalazła, nie była pani tam od początku, weszła pani w którymś momencie, prawda? Jak to wejście w ten zespół pani wyglądało? Ja raczej nie walczę. Jestem, tak, mogłabym się tak określić, chyba że jestem pacyfistką. Więc walki są mi dość obce. Rzeczywiście na początku trochę miałam obaw pewnie, wchodząc we Francuzów. We Francuzów wchodziłam, kiedy oni już zaczęli próby, więc nie byłam w tym pierwszym okresie prób. No i wiedziałam, że się skonfrontuję z taką ilością wspaniałych aktorów, którzy na dodatek wszyscy się znają i znają Krzysztofa i współpracują i pewnie świetnie się rozumieją. Więc tak, oczywiście miałam jakieś obawy, ale w sumie były one chyba dość znikome. Pamiętam jakąś taką pierwszą próbę z konkretną sceny z Maćkiem Szturem wtedy. I pamiętam, że na tej próbie byłam potwornie zestresowana. To znaczy, że naprawdę nie wiedziałam, co ja mam robić. I mówiłam ten tekst i czułam, że w ogóle wszystko jest nie tak. I że naprawdę mam 6 nóg, 6 rąk, nie wiem, co z nimi zrobić. Bardzo pamiętam tę próbę, że staliśmy przy takim wysokim stoliku i mieliśmy, że to niby kawiarnia, rozmawiamy, to jeszcze się odbywało w jakimś takim tymczasowym miejscu prób, a nie na scenie. I to pamiętam jako wielki stres. Ale potem z próby na próbę było coraz lepiej. Wydaje mi się, że dość szybko zaczęliśmy do siebie nabierać zaufania z Krzysztofem. Myślę, że to się w ogóle jakoś wydarzyło na pierwszym spotkaniu. Taki zastrzyk wiary, że to się uda. Ja na szczęście przyjechałam na pierwsze spotkanie z Krzysztofem prosto z Ornety, gdzie przez 2 miesiące siedziałyśmy właściwie w jednym hotelu i w jednym klasztorze, kręciłyśmy film Niewinne. Więc siedziałam tam, byłam absolutnie wyjęta z rzeczywistości i przyjechałam na to spotkanie prosto z drogi, w związku z czym byłam w takich grubych, zimowych butach. Nie byłam 2 miesiące w domu, miałam ze sobą 2 wielkie walizki i w ogóle trochę nie wiedziałam, o co chodzi. I dzięki temu nie zdążyłam się zdenerwować, bo tak jakbym wychodziła z domu, no to bym pewnie myślała, a co ubrać, teraz idę się spotkać z Krzysztofem Warlikowskim, co tam ubrać, jak się umalować, jak się zachować, w ogóle jak się przygotować. A po prostu nie miałam na to czasu i możliwości i tak prosto z tego transportu poszłam na to spotkanie i dzięki temu byłam zupełnie wyluzowana, bo nic nie mogłam jakoś zaprezentować więcej oprócz tego, że po prostu usiadłam i rozmawialiśmy. I pewnie tak w ogóle jest najlepiej. I tak się powinno. Tak, z marszu, a przede wszystkim z luzu. Przede wszystkim z siebie, bez jakiegoś niepotrzebnego spięcia, bez starania się żeby się pokazać z jak najlepszej strony, po prostu trzeba się pokazać, trzeba być. I myślę, że na takim rodzaju zmęczenia i też bezradności wobec tej sytuacji, że tak miałam umówione to spotkanie, to się właśnie udało. Ale ja chyba nie odpowiadam teraz na pytanie, które zostało zadane, ale już nie pamiętam, jakie ono było. To zadam następne. Zastanawia mnie w przypadku tych obu produkcji Warlikowskiego, nie wiem, czy to przypadek, ale pani i Francuzów i Wyjeżdżamy kończy, prawda? Jest pani wykorzystana w finale. Przypadek to, czy...
No to już jest pytanie do Krzysztofa, nie do mnie. No akurat dwa kończę, teraz na przykład nie będę kończyć. Aż pani wie w Odysei, tak? Kogo pani gra w Odysei, której próby się zaczęły kilka tygodni temu? W Odysei gram postać, która nazywa się Barbara. I nic więcej o niej nie powiem, ponieważ nic więcej o niej na razie nie wiem. Wiem jakieś teksty, które mówi, wiem w których scenach pewnie będę, ale być może będę też w innych. No, także trudno mi naprawdę mówić o czymś, czego nie wiem. Premiera 7 maja, mam jeszcze 2 miesiące, żeby się z Barbarą zapoznać. W Atenach? Bo pierwotnie miała być premiera w Atenach. Nie, nie, premiera jest w Warszawie 7 maja. Bliżej. Proszę powiedzieć, teraz zapytam o to, tak, bo grała pani przez ileś lat w tym nurcie offowym. Parlikowski jest w jakimś sensie powrotem do, nazwijmy go, mainstreamowego teatru. Ten teatr kiedyś był mocno awangardowy, te 20 lat temu, kiedy wybijał, jak chcę powiedzieć, wybijał szyby, to tak, ale przeorał świadomość. Natomiast teraz też towarzyszy mu część takich zarzutów, że stał się festiwalowy, stał się w jakimś sensie teatrem, no takim klasycznym, powiem, zacytuję brutalnie tak, że dla mieszczańskiej publiczności za granicą festiwalowej. Czy pani w jakiś sposób tyle lat jednak tworząc ten nurt offowy, nie myśli o tym, biorąc w tym udział, czy też zastanawia się nad tym, czy w ogóle to panią nie interesuje, czy panią interesuje temat, a nie to, jak to jest odbierane? Dobra. Od której części teraz mam zacząć? Chyba nie można tak powiedzieć. Pewnie można, ale ja nie mogłabym tak powiedzieć, że zupełnie mnie nie obchodzi, jak coś jest odbierane. Bo jednak jakoś chyba mam publiczność na uwadze, podejmując decyzję, co robię, a czego nie robię na przykład. Staram się zdjąć z siebie odpowiedzialność, bo to na przykład też mi się zdarzało, że brałam na siebie odpowiedzialność za całą publiczność, która zobaczy ten spektakl albo ten film i co ona sobie pomyśli, czy na pewno dobrze to zrozumie i czy na pewno... To już przeszłam ten etap, już nie myślę tak, że wszystko za wszystkich wymyślę i że jestem odpowiedzialna za ich emocje i za ich przeżycia, ale mimo wszystko myślę, że dobrze jest brać publiczność pod uwagę. Dla mnie jest pewnie ważne kilka rzeczy. One się też zmieniają, kiedy podejmuję decyzję, co robię, czy co chciałabym robić, czy co mnie interesuje w tej chwili. Jedną z takich rzeczy są oczywiście ludzie. Nie przypadkiem mówię tutaj tyle o na przykład zaufaniu. Ludzie są dla mnie bardzo ważni, ale bardzo ważne jest dla mnie coś takiego osobistego, to znaczy moje poczucie, czy to, co właśnie dostałam do przeczytania, czy ten temat, który ktoś mi rzucił w rozmowie, mnie porusza. Mnie porusza, interesuje, wydaje mi się ważny, czy to jest coś, czemu chcę teraz też poświęcić jednak mój czas, moją energię i być może, no nie wiem, kilkanaście lat życia, bo takie jest życie spektakli na przykład często. I w związku z tym pytania tak ogólne, jak czy coś jest awangardowe, czy coś jest klasyczne na przykład, dość mało mnie interesują. Po pierwsze w tym sensie, że bardzo łatwo tutaj przejść do, jednak do oceny i do jakiegoś osądu, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. A ja na przykład nie byłabym w stanie powiedzieć, czy lepsze jest awangarda, czy lepsze jest klasyczne, bo myślę, że i tu jest przestrzeń dla prawdy, dla piękna, dla przekazu, dla wartości, dla ekscesu, dla poruszenia wyobraźni, dla wszystkiego i w czymś, co jest klasyczne i w czymś, co jest awangardowe.
wydaje mi się, że nie zdarza mi się uczestniczyć w projektach tylko dlatego, że myślę sobie, o, to jest wystarczająco dziwne, żebym wzięła w tym udział. Bo myślę, że to, no jakby, że to wystarczy tylko na początek, że coś jest dziwne, to jest okej, okay, no ale coś jeszcze też musi stać za tym. Tak samo jak poczucie, że coś jest klasyczne, czyli patrzmy, nie wiem, za Polskę, o której dzisiaj rozmawialiśmy, to też nie oznacza, że to jest do, jakby do wyrzucenia do kosza, bo jest klasyczne, bo jest stare. Więc myślę, że takie... no, że szczerze mówiąc, żadnego rodzaju analizy szerszej, teatrologicznej, powiedziałabym, nie robię jednak tych miejsc, z którymi współpracuję, czy tych ludzi, z którymi współpracuję. Też nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Być może ktoś uważa na przykład, że to jakiś jeden z obowiązków aktora. To wtedy akurat tego nie dotrzymuję. Aktor ma grać, tak? Na koniec, a nie, przepraszam bardzo, bo jeszcze była jedna współpraca z Krzysztofem Warlikowskim, o której nie powiedzieliśmy, tak, bardzo, rzeczywiście. Bardzo ciekawa, i to Rok po Francuzach. Zagrała pani w paryskim Odeonie w języku francuskim w przedstawieniu pod tytułem Fedry. Fedry, tak, Fedry. W liczbie mnogiej Fedry. Rok wcześniej grała pani Fedrę we Francuzach, ale teraz nie zagrała pani Fedry, zagrała pani córkę Fedry. Fedrę grała Isabelle Huppert. I proszę powiedzieć o tym doświadczeniu, po pierwsze pracy w obcym języku, ponieważ my rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem, pani uczyła się, pani znała francuski dobrze, prawda? Nie znałam francuskiego dobrze. Ja uczyłam się w szkole trochę francuskiego, potem jak już tutaj opowiadałam, wyjechałam do Paryża na rok, żeby się nauczyć francuskiego, ale nie nauczyłam się tam francuskiego, bo wszyscy mówili po angielsku. Więc to akurat było fiasko tego wyjazdu. No ale byłam jednak przez rok we Francji, więc siłą rzeczy trzeba tam w sklepie porozmawiać po francusku. Czy chociaż jakieś podstawowe rzeczy. Starałam się oglądać telewizję francuską, to zawsze pomaga. Więc wyjeżdżając z Krzysztofem do Francji, nie czułam się pewnie w tym języku, no ale spędziłam tam wtedy 5 miesięcy. No i zresztą było to po nakręceniu Niewinnych i tak naprawdę Niewinne to był taki moment, kiedy ja wróciłam do francuskiego, bo tam i grałam po francusku i reżyserka była francuską i musiałam z nią po francusku rozmawiać, więc ten francuski już się pojawił. Oczywiście czym innym jest granie przed kamerą, gdzie w każdej chwili można zrobić dubel, a czym innym na scenie. Ale ja nie miałam tam aż tak dużo tekstu, żeby się tym jakoś specjalnie denerwować. Myślę, że o wiele trudniej było nam na początku z Andrzejem Chyrą, który też tam grał, i mieliśmy ze sobą bardzo długą, myślę, że 25-minutową scenę po francusku dwóch Polaków. I to było wymagające. Mówić do siebie tak, żebyśmy się nawzajem rozumieli i rozumieć, co mówimy, i reagować na to. I wiedzieliśmy, że naprawdę jak się w tej scenie potkniemy, to każdemu będzie trudno improwizować. Ale szło nam dobrze. No to było doświadczenie, tak naprawdę to nie było doświadczenie językowe, to było doświadczenie zetknięcia się dwóch teatrów. Naprawdę miałam poczucie, że bardzo inaczej pracują aktorzy we Francji w teatrze. Mają tam taki rodzaj powtarzalności, który dla nas jest, wydaje mi się, niemożliwy do osiągnięcia, ale też zanudzilibyśmy się, gdybyśmy tak mieli być powtarzalni. Czyli rutyna w tę stronę? Nie, dlatego że rutyna jest pejoratywna od razu, a ja nie mam tutaj nic złego na myśli. Oni są naprawdę idealnie powtarzalni, znaczy wypracowują coś na próbach, i za wyjątkiem naprawdę niewielkich zmian wchodzą w pewien tryb powtarzalności. No trochę jak, nie wiem, śpiewa się na przykład piosenkę, czy no nie wiem, jak jest w operze. No pewnych rzeczy nie można zmienić, bo jest muzyka i nie można sobie nagle zrobić pauzy
bo tak mnie dzisiaj poniosło, no bo muzyka idzie dalej. I trudno uznać to za rutynę u śpiewaka operowego, że tę samą melodię co wieczór śpiewa. No śpiewa tę samą melodię, bo taka jest melodia. I trochę tak było z aktorami tam we Francji. Że naprawdę ja nie mogę o tym nic złego powiedzieć, ale miałam poczucie tak diametralnej różnicy pomiędzy sceną z Isabelle Huppert a sceną z Andrzejem Chyrą, gdzie myśmy naprawdę nie zagrali dwa razy tego samego z Andrzejem. Znaczy byliśmy non-stop w poszukiwaniu nie tylko interpretacji tekstu, ale też tego fizyczności naszej w scenie. Fizyczności tego, jak zaczynamy, gdzie zaczynamy. Ja w ogóle pamiętam, że na premierze to zaczynałam tak, że siedziałam na fotelu i w ogóle tak coś dłubałam w bucie i tak zaczynałam w ogóle z jakiegoś takiego przykurczu i w ogóle tak z wewnątrz. A pamiętam, że jak kończyliśmy grać, to w ogóle nie wiem, ile było etapów pomiędzy, ale to ja zaczynałam w ogóle stojąc oparta o tylną ścianę i paląc papierosa. I jak wykonaliśmy ten proces już w trakcie grania, że ja w ogóle wylądowałam gdzie indziej i naprawdę wiele rzeczy się pozmieniało. Tego nawet nie wiem. Oczywiście no Krzysztof też czasami ingerował, ale to jest naprawdę zupełnie inny sposób pracy. Było to dość fascynujące obserwować to. Nic z tego, mam wrażenie, nie jest lepsze lub gorsze. To po prostu jest kompletnie inne. Tak, ciekawe mi ta Isabelle Huppert, która jest chyba największą teraz aktorką jak na pewno kina europejskiego. Ale Isabelle Huppert też zdarza się zapomnieć tekstu i pani miała to doświadczenie, prawda, na scenie. Tak, miałam scenę z Isabelle. Ona siedziała na krześle przodem do publiczności, a ja stałam równolegle, także właściwie przez publiczność troszkę ze sobą rozmawiałyśmy, tylko no, dosłownie dwa razy w ciągu sceny odwracałyśmy do siebie głowę. I ona siedziała i w pewnym momencie powiedziała chyba początek jakiegoś zdania, po czym zapomniała, co mówi dalej. Siedziała tak prosto przez chwilę jeszcze, po czym zrobiła tak. No i ja już wtedy wiedziałam, że to jest koniec. Ona nie wie, co jest dalej. Nie ma suflera tam? Nie. Ale w ogóle już nigdzie prawie teraz nie ma suflerów. No ja przynajmniej, ja wiem, że ja gram w dziwnych teatrach, ale ja nie gram w żadnym takim teatrze, gdzie by był sufler. A w Teatrze Narodowym miała pani suflera? W Teatrze Narodowym miałam suflera? Okej. Okay. Że nie musiała pani korzystać, to nie pamięta pani. Dobra, może. Jak ratuje pani Isabelle Huppert? Proszę? Jak ratuje pani Isabelle Huppert w tej sytuacji bez suflera? No ponieważ ona nie zadała mi jakiegoś pytania, więc nie mogłam powiedzieć swojej następnej kwestii, która była odpowiedzią na to pytanie. Więc jakoś udało mi się przejść szybko w głowie swoją kwestię jej, swoją jej, swoją jej, swoją jej i dojść do takiego momentu, gdzie mogę ja przejąć jej kwestię, znaczy powiedzieć w ramach tam, nie wiem, pytania czy przekształcenia jej kwestię po prostu. W związku z czym powiedziałam jej kwestię, po czym swoją kwestię na to i ona, no to jest pewien mechanizm, że jednak się ma to w uchu. Jak ona usłyszała to i to, to w swoją następną już po prostu weszła. Ale tak, byłam ledwo żywa, jak zeszłam ze sceny. A czy ten temat przy pracy przy Fedrach, temat przerobiony Fedry wcześniej przy Francuzach dopomógł? Był jakąś kontynuacją, czy nie miał żadnego znaczenia? No dla mnie akurat nie miał znaczenia, bo ja grałam strofę, czyli córkę Fedry, ale córkę Fedry w dramacie Fedra Sary Kane. W związku z czym naprawdę z Fedrą Racina nic wspólnego tak. Nie miało, no oprócz głównego wątku, czyli Hipolit, Fedra i kazirodztwo, no to w sensie i fabularnym, i tekstowym nie miało to nic ze sobą wspólnego, więc nie, ale przynajmniej byłam na bieżąco, wiedziałam, kto to jest Fedra. Na przykład. Występuje pani też obecnie w przedstawieniu Fantazja, w Teatrze tak. Rozmaitości Anny Karasińskiej. To jest ciekawe przedstawienie,
który wydaje się, że jest oparty na improwizacjach. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie widział Fantazji, to ja bardzo zapraszam. Mnie zaciekawiło takie zdanie, które Pani powiedziała a propos właśnie Fantazji. Fantazja Anny Karasińskiej w TR to spektakl, w którym mam wrażenie, dostaje za każdym razem szansę na bycie lepszym człowiekiem. Czy to znaczy, że teatr jest w tym przypadku, to przedstawienie jest jakąś formą pracy nad sobą, nad, nie wiem, czy nad swoim charakterem? Od aktorstwa chyba odchodziły w tym wypadku, jeżeli pani takie zdanie mówi. Przede wszystkim zgadzam się ze zdaniem Iwana Wyrypajewa, które tutaj przytoczę, nie zacytuję, ale że każda rola jest nauczycielem. I myślę, że tak. Myślę, że każda rola jest nauczycielem i że tak traktując rolę można się naprawdę rozwijać. I to nie tylko scenicznie, nie tylko zawodowo, ale naprawdę jako człowiek, bo dostajemy taką unikalną szansę w porównaniu z innymi zawodami, żeby przez chwilę spróbować być kim innym i to daje szansę naprawdę na kształtowanie i wyobraźni, i współczucia, i przebywania w ogóle z innym człowiekiem, jego emocjami, jego przeżyciami, jego w ogóle wydarzeniami z jego życia, które nam się nigdy nie przydarzą. Tak akurat nie jest w spektaklu Fantazja, bo ja tam nie gram żadnej konkretnej postaci, żadnej konkretnej roli, z którą mogłabym przebywać. Gram tam bardzo dużo różnych ról i to nigdy nie wiem jakich będę grała w danym spektaklu. Naprawdę tak jest, także zapraszam, jak ktoś nie widział. Ale to jest spektakl o zauważaniu ludzi. Ja przynajmniej tak go rozumiem i to jest dla mnie to, co jest najważniejsze. To jest spektakl o zauważaniu, o byciu z drugim, o w ogóle widzeniu drugiego człowieka, o czymś, co wydaje mi się jest bardzo zapomniane w tej chwili. Tak często siedzimy w naszych telefonach komórkowych albo tak bardzo się spieszymy, że w ogóle nie zauważamy ludzi, którzy przechodzą naprzeciwko chodnikiem, siedzą na przystanku, w autobusie koło nas, że w ogóle ich nie ma. To znaczy, gdybyśmy mieli po powrocie do domu powtórzyć jakąkolwiek twarz napotkaną, to w ogóle nikogo nie zauważyliśmy. To też nie jest zarzut, no po prostu też tak szybko żyjemy i tyle się dzieje i dostajemy tyle bodźców, co to człowiek średniowieczny pewnie by nie przetworzył przez całe swoje życie, to my dostajemy w ciągu dnia. Ktoś to kiedyś policzył. To nie, że teraz to wymyśliłam. A ten spektakl jest właśnie o tym, że można się zatrzymać i że każdy człowiek jest ważny i można go jakoś zobaczyć, można z bardzo niewielu detali czy gestów bardzo wiele odczytać. I pamiętam nawet takie ćwiczenia, które nam dawała Ania, mówiła potem po próbie, że no dobrze, to do jutra po prostu, jak będziecie teraz wracać, czy to, co tam będziecie robić jutro, to jakiegoś takiego, wybierzcie sobie jednego człowieka, którego gdzieś zobaczycie i po prostu przynieście go ze sobą jutro, takiego, co byście go na przykład chcieli zaprosić na spektakl. No ja pamiętam, że wracałam z próby tramwajem i po prostu z tego tramwaju widziałam panią, która szła i miała pączki, jadła ten pączek. I tak poczułam, że to jest ta pani właśnie. Ta pani, którą bym chciała zaprosić na spektakl. I rzeczywiście jak się skupiłam na niej, naprawdę na te 10 sekund, które ją widziałam z okna tramwaju, to tak mi dużo zostało z tego. Tak dużo można sobie wyobrazić na temat tej pani, która jadła pączek. I czy się spieszyła, i czy jej smakował, i czy to jest ten pączek, o którym marzyła od tygodnia, ale się odchudza, ale dzisiaj postanowiła, że sobie jednak kupi ten pączek. Naprawdę, to jest po prostu tak wspaniałe, ile można w człowieku zobaczyć, jakim idzie krokiem, jak jest ubrany, jaki ma nastrój. Tak spędzić z nim naprawdę chociaż te kilka sekund.
Tak, i pod tym względem takiego kontaktowania się z ludźmi po prostu na co dzień, ten spektakl za każdym razem jest dla mnie bardzo wzbogacający. Tak, ale to, o czym pani mówi, o tym obserwowaniu ludzi, to wydaje mi się, tak jest jakaś taka podstawa aktorstwa, teraz aktorstwa charakterystycznego, że aktor ma to we krwi, że mimowolnie po prostu obserwuje, no tak, i sprzedaje. Ale to na przykład obserwuje, że jak ktoś idzie, jak kuleje, ale to nie o to chodzi, żeby naśladować właśnie w takim sensie charakterystycznym człowieka, tylko żeby się z człowiekiem skomunikować głębiej, a nie przyjrzeć się temu, jaki ma tik na przykład. No i tak podsumowując, i wtedy ten zawód ma większy sens. Strasznie patetycznie to spuentuję. Teraz jakiś żart by trzeba szybko opowiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję pani Agacie Buzek. Zapraszam do Teatru Nowego i do Teatru Rozmaitości, gdzie można panią oglądać. Bardzo zapraszam, dziękuję za też państwa bardzo. I bardzo dziękuję za to spotkanie. Wybitna, piękna, 40-letnia Agata Buzek była państwa gościem. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak, Helena, tak.